Już żadna księżniczka nie czeka w wysokiej wieży na księcia. Poprawia koronę, idzie własną drogą. Jest silna, odważna i śpiewa Mam tę moc jak Elza z Krainy Lodu. Jednak kobiece postacie w filmach Disneya nie zawsze takie były. Zmieniły się, by stać się bliskie współczesnym kobietom. Tak jak dla nas i naszych córek, ważne jest dla nich siostrzeństwo, przyjaźń, niezależność, stawianie granic. Księżniczki i królowe Disneya idą z nurtem zmian społecznych, przełamując stereotypowy wizerunek płci. O tej przemianie i o tym, czy to dobry temat na doktorat, posłuchacie już w czwartek w nowym odcinku podcastu Disney 100 z udziałem aktorek, które użyczyły głosu Elzie, Annie czy Luizie. W innych odcinkach oficjalnego podcastu Stulecia Disneya usłyszycie m.in. reżyserów, tłumaczy polskich wersji językowych, psychologów i kulturoznawców. Szukajcie Disney 100 co tydzień w Spotify i innych platformach podcastowych oraz na YouTubie Disney Polska. A kiedy współczesna księżniczka spotyka księcia? Z Robertem Motyką porozmawiam o tym, co jest największym darem dla dzieci, zarówno małych, jak i tych dorosłych. Artysta zmierzył się z chorobą ojca i wypadkiem syna, bo życie to nie kabaret. Można bawić publiczność i żartować ze znajomymi, a tak w głębi ukrywać największy smutek. Do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Oma, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. Kiedy o nim myślę, pierwsze co przychodzi mi do głowy, przepraszam, przystojny. Nie, no nie zaczynajmy tak rozmowy. Cicho, to nie jest rozmowa jeszcze. Kiedy o nim myślę, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to że jest przystojny, nie będę oryginalna. Za chwilę potem myślę sobie, że jest śmieszny i zabawny. A potem zaczynam się zastanawiać i prowadzić z sobą dialog, czy jest rzeczywiście śmieszny, a może jest smutny, bo przecież jego życie to jest pasmo kryzysów. Lubię go. I chciałabym się dowiedzieć więcej. Robert Motyka. Jak się czujesz? Świetnie się czuję. Od samego rana. To jest chyba najlepszy dzień w tym tygodniu. Przełomowy moment w twoim życiu to? Było kilka tych przełomów i zawsze mówię, to jest ten przełomowy do momentu, kiedy nie pojawi się kolejny. Ale to pandemia, dużo się zmieniło, przełom w moim życiu. Wypadek mojego syna, przełom w moim życiu. Cudowne uzdrowienie mojego taty, przełom w moim życiu. Każdego dnia, kiedy budzę się rano i obok mnie leży moja żona i mówię, Boże, to ta kobieta, przełom w moim życiu. Czy jest coś, czego się boisz w swoim życiu? Tak, boję się. Choroby najbliższych. Najbardziej odważna rzecz, którą zrobiłeś? Oj, było kilka, ale zawodowo to są zwykle te projekty, to się nazywa chyba fachowo wyjście z strefy komfortu. Ja bardzo często wychodzę z tej strefy komfortu, ale nie lubię tego. Strasznie się wtedy trzęsę, adrenaliny mam za dużo, nie wiem co zrobić z ciałem. I zawsze kiedy popełniam nowy projekt, a przynajmniej raz w tygodniu coś takiego robię, czuję się jakbym pierwszy raz skakał z samolotu bez spadochronu. Lubię siebie za? Za niepoprawny optymizm. Cześć. Cześć. Nie wiem, co powiedzieć po takim początku. Rzeczywiście ten wstęp trochę... Jeszcze mam taką cechę, że się strasznie szybko czerwienię, chociaż potrafię to gdzieś tam przykryć. Ale dziękuję. To wszystko prawda. Jesteś smutny, czy jesteś wesoły? Prawda, że pojawiło się w moim życiu bardzo dużo takich smutnych momentów, które były też i przełomowe, ale dzięki tym momentom, bo sobie to gdzieś poukładałem trochę w głowie, że to nie były smutne rzeczy, które mnie spotkały. To były generalnie rzeczy takie bardzo straszne albo tragiczne, które powodowały, że w jednym momencie kończył się cały świat. Tak. To były takie sytuacje, w których odjeżdżały gdzieś ściany, a ja zostałem na środku. To były takie sytuacje, kiedy miałem mocno ściśnięte gardło i nie potrafiłem płakać, tylko na przykład wyłem. To były takie sytuacje, kiedy jedyną metodą, żeby się uratować, na przykład była modlitwa i ja prosiłem Boga, żeby komuś pomógł, że nie proszę o pomoc dla siebie. Tylko dla swojego syna. Tylko dla mojego syna i nigdy się tak nie modliłem szczerze, naprawdę, jak wtedy.
I to, że on jest i mamy ze sobą kontakt i że jemy razem pizzę i on mnie zaprasza na burgera i zaprasza mnie do swojego świata. Że żyje. Że żyje, rozpatruje w kategorii absolutnie cudu. Oczywiście medycyna, lekarze, ale ta ręka boska tutaj bardzo pomogła, bardzo w to wierzę. I to nie jest tak, że nagle dokonał się we mnie jakiś taki powrót do Pana Boga i ja od tego momentu, nie, zawsze ten Bóg był we mnie. Żyliśmy w zgodzie, chociaż może często do niego nie dzwoniłem, ale jestem przekonany, że on patrzy na mnie z góry i jakby śledzi to wszystko i widzi moje błędy i czeka na telefon. I często do niego nie dzwonię, ale dzwonię do niego, że właśnie po pomoc dla kogoś, bo jak jest mi źle, mnie osobiście, to wstydzę się prosić o pomoc, ale wiem, że jak zadzwonię do niego, to on może pomóc. I nie zawiodłem się do tej pory. I tych smutków całe przez... było strasznie dużo. Bo gdybyśmy ułożyli w ten sposób rozmowę, że miałbym opowiadać tylko o smutnych rzeczach, to moglibyśmy gadać godzinę. Ale gdybyśmy mieli mówić o wesołych, to też będzie godzina. A zobacz, co się zadziało. Zanim tu wszedłeś, siadłeś na tym krześle, powiedziałeś, że nie będziesz mówił o kryzysach. Po czym ja coś powiedziałam, a właściwie rozmawiamy o kryzysach. Tak. Czyli że to jest coś, co jest totalnie ważne w twoim życiu i że to cię ukonstytuowało i że ten smutek ma jakąś ważną funkcję też w twoim życiu. Wydaje mi się, że one się zadziewały, te kryzysy, kryzysy po coś. Chociaż wtedy o tym nie myślałem, bo pierwsza myśl, jak twoje dziecko ląduje w szpitalu i walczysz o jego życie, niewyobrażalne. To myślisz sobie, dlaczego mnie to spotkało. Po czym następuje cud i kilka tygodni temu siedzę z moim synem w samochodzie i on do mnie mówi, no ale tata, no zobacz, gdyby nie ten wypadek, gdyby nie to wszystko, co nas spotkało, gdyby nie to, że mogło mnie nie być, że taka tragedia spotkała i ciebie, i mnie, i mamę, to my nie mielibyśmy teraz takiej mocnej relacji, nie rozmawialibyśmy o tym w taki otwarty sposób. I to jest zadziwiające, bo rzeczywiście tak, ja byłem gdzieś, jestem pracoholikiem, wyniosłem to z domu, to też jest jakaś taka, nie wiem, czy trauma, czy używać takich dużych rzeczy. Mój pracoholizm wynika z tego, że ja zostałem tak wychowany. Dochodzę do wniosku, że to niedobrze, bo nie potrafię być osobą, która potrafi sobie w życiu ułożyć tak ostatnie mądre takie słowo, tak zwany balans. U mnie tego nie ma. Ja zawsze mówię, tak, balans jest bardzo potrzebny, bo praca to jest tylko część życia, ale przez te moje 20 kilka lat, kiedy ja rzeczywiście jestem takim zwierzęciem na walizkach i występuję w wielu miejscach i robię różne dziwne rzeczy, często wynikające z potrzeby sprawdzenia siebie, czy ja to potrafię, to one wynikają z tego, że ojciec mi to wpoił, a to niedobrze, bo ja też nie potrafię wybrać swojej własnej drogi, tylko a co by ojciec powiedział, a czy by mnie za to pochwalił. Nie chwalił mnie, więc ja jestem wiecznie niezadowolony, jestem drobiazgowy, jak coś zrobię, zawsze jest coś do poprawienia, zrobię fajną realizację w telewizji i wszyscy mówią, super wam to wyszło, super ci to wyszło, jest to świetne, obejrzyj sobie. I ja, żona zawsze mi to nagrywa, nagrałam ci, bo ja zawsze jestem, to nagrałam ci sobie, ja mówię, że ja tego nie chcę oglądać, czuję się speszony, zawsze znajdę coś, a źle stałem, a koszula źle skrojona, a niepotrzebnie tak powiedziałem, a za szybko, a za wolno, a nie ten rytm, szukam w tym wszystkim zawsze minusów. To też jest taka forma pewno dążenia do jakiejś doskonałości. Jak patrzę, kocham tenis, jak patrzę na grę Rafaela Nadala, który po prostu jest mistrzem świata i on zanim wyjdzie na kort, ustawia te swoje buteleczki pod odpowiednim kątem. On musi się 100 razy poprawić, on tutaj ma jakieś takie rzeczy. Pęstwa. I ja zwróciłem uwagę, że ja zanim wyjdę na scenę, na estradę, na scenę, to ja 25 minut poprawiam włosy. One są już okej. Okay. Nigdy nie korzystam, zawsze na realizacjach, podczas realizacji telewizyjnych są styliści i oni wiedzą, przyszedł motyka, on już ma swoje tutaj sprzęt do włosów, on jest... To jest niesamowite, że ja po prostu tu gdzieś po 100 razy i wychodzę na scenę, nie pytam partnera, wszystko mamy, tylko tak jak ostatnio, kilka dni temu mieliśmy realizację, pytam się, Jarek, włosy dobrze? No przecież to jest kompletnie bez sensu, nie? I one, te kryzysy, które się pojawiają w moim życiu, to jest dla mnie nauka. Ja zrozumiałem, że nie wolno tych kryzysów kolekcjonować albo ciągnąć ich za sobą w takim pontonie. Ja sobie tak to wizualizuję, że one gdzieś tam, to taka łódeczka i tam wszystkie są te traumy, albo te kryzysy, albo te tragedie, które mi się przytrafiły i ja mam tutaj przyczepioną linkę i idę w życie i to... Nie, ja to po prostu odcinam. Odcinam, ale szukam w tym
jakiejś nauki, żeby to nie poszło na marne. Sytuacja z moim synem jakby pokazała mi to, no, to oczywiście jest temat w głowie nieprzerobiony, bo to jest straszna tragedia, kiedy mówi się o swoim dziecku w kategoriach zagrożenia życia i kiedy tego doświadczaliśmy. Oczywiście, że tak. I to było nieprawdopodobne. A jak tego doświadczyliście? Jakie ty miałeś wtedy myśli w głowie, jeśli w ogóle pamiętasz ten czas, na pewno go pamiętasz, ale co takie było dojmujące wtedy, kiedy myślałeś, że on może nie przeżyć? No to jest... Pytam cię, bo mam syna w tym samym wieku. To jest... No, pierwsze co, no to, no to jest... Organizm reaguje... To jest szok, no. To nawet trudno to opisać, no. To jest szok. To, o czym... Co myśmy doświadczali wtedy, no to, to jest tak, że... wszystko znika. Mhm. Wiesz... I jesteśmy w życiu zawodowym tak mocno uczepieni i wyobrażamy sobie, że życie zawodowe to jest wszystko to, co mamy. Od tego zależy to, jaki mamy dom, samochód, jak się ubieramy, jak nas postrzegają ludzie, jak komentują nasze programy w telewizji, czy jesteśmy atrakcyjni, czy nie i jakby tego jesteśmy uczepieni. Interesują nas problemy, co szef powie, czy mnie pochwali, czy nie, czy dostanę podwyżkę, czy dostanę to pasmo albo inne, a dlaczego ktoś to wziął, a nie ja, a muszę pracować więcej, bo ta praca zniknie, ktoś ją zabierze. Wokół tego się wszystko kręci. Tak to jest skonstruowane. Mieszkamy w dużym mieście, to Warszawa. Warszawa. Ja zawsze się żartuję, mam taki żart, jak jedziemy w trasę, że jak mijamy Warszawę, to mówię, zaczyna się Polska. W Warszawie inaczej się żyje. Jak jadę do taty na wieś i kiedy siedzimy w sadzie i w ogóle sytuacja jest zupełnie inna. My sobie siedzimy na ganku, w sadzie, pijemy sobie kawę, jedzie traktor, rozmawiamy. Jest w ogóle inna temperatura. Tu jesteśmy skoncentrowani ciągle na jakimś takim biegu. I w momencie, kiedy przytrafiła się ten wypadek, kiedy my dostaliśmy informację od lekarza, że nic się nie da zrobić, to nagle te wszystkie rzeczy, one naturalnie znikają, odpadły. One się stały w ogóle kompletnie bez żadnego znaczenia. Co zostaje? Wiesz, zostaje ci, w głowie ci zostaje, ja jestem takim typem wojownika i mam to od dziecka i wpojone mam to przez ojca, że trzeba ciężko pracować, że nigdy nie wolno się poddawać, że przerwę robimy zawsze na końcu roboty, a nie w środku, że bez względu na to, w jakiej jesteś pozycji niekomfortowej, leżysz, klęczysz, coś, zawsze musisz wstać, iść do przodu. To ja to wyniosłem z domu. To z jednej strony było to okupione ciężką pracą, z drugiej strony pomaga mi to. Ja też jestem z małej miejscowości i musiałem bardzo ciężko pracować, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Kiedyś zawsze mówiłem, udało mi się coś i ktoś mi zwrócił uwagę, udało mi się być w kabarecie, udało mi się być w telewizji, udało nam się wygrać jakiś festiwal i ktoś powiedział, a stary, a w ogóle dlaczego ci się udało? Nikt ci tego nie wręczył. Proszę pana, panie Motyka, mam dla pana bilet, to wtedy by mi się udało. Natomiast w takim momencie, kiedy mam w sobie już tę świadomość, myślę, że dosyć taką dorosłą i poważną, że nic mi się nie udało, że były momenty, że pracowałem tak ciężko, że leciała mi krew z nosa i wiedziałem, że to jest jakiś okres przejściowy, że za chwilę zaświeci słońce. Zawsze tak myślę, teraz jest źle, ale przecież to się za chwilę skończy. To jest tylko chwila, to jest tylko moment. To przecież nie będzie wiecznie trwało. Lekarz ci mówi, że nic nie mogą zrobić. Lekarz powiedział, jak wstajesz z tych kolan? Tak. Pierwszy moment jest najtrudniejszy, bo on jest dosyć zaskakujący i spotykasz się z nim po raz pierwszy. Ktoś mówi, przepraszam, no lekarze go zabrali, będziemy robić wszystko, będą próbować go ratować. To było 3 lata temu niespełna. 20 lat. Tak. No to pierwszy moment to jest taki, że no się po prostu wyje, no wiesz. Poszliśmy do auta na parkingu z moją żoną, usiedliśmy w tym samochodzie, po chwili zaczęliśmy po prostu wyć bez żadnego słowa, po czym po jakichś 30 minutach uruchamia się ten właśnie automatyzm pod tytułem, że no po prostu będziemy teraz walczyć, no i robić wszystko, a nawet więcej. Najważniejsze, żeby nie dopuścić tej myśli, że sytuacja, że to jest koniec, więc jakby nie, co teraz będzie? No teraz będziemy właśnie robić wszystko, żeby było dobrze.
No, to jest beznadziejność, ale jeżeli w tym momencie siadasz i myślisz sobie, Boże, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? O Jezu Chryste, to jest koniec, nie? Więc myśmy się rzucili po prostu do tej walki. To były nieprzespane noce, to były traumy związane z tym, że jak ktoś dzwoni ze szpitala, to boisz się odebrać, bo nie wiadomo z jaką wiadomością. To byli też wspaniali ludzie, którzy nagle się pojawili, nie wiem skąd, sąsiedzi, którzy przychodzili, co się dzieje, bo nie wychodzicie z domu. To byli ludzie, którzy powiedzieli, wiesz, bo ja znam tam takiego, bo to jeszcze była pandemia, nie można było wchodzić do szpitala, więc nagle ktoś mówi, słuchaj, ale ja znam takiego lekarza, który może wam tam udzielać informacji, jaka jest sytuacja. To jest szukanie wszystkiego. To są ludzie, którzy po prostu przyjeżdżali do nas do domu, żeby porozmawiać. To było takie, ja miałem wtedy taki dosyć trudny moment, że nie chciałem w ogóle z nikim gadać. Do mojej żony przyjeżdżały przyjaciółki, żeby to przegadać, wyrzucić z siebie. Ja natomiast miałem coś takiego, że... Chciałeś być sam. Po prostu poszedłem do kaplicy w tym szpitalu. W zasadzie cały czas tam siedziałem. Uklęknąłem tam. Powiedziałem, że Panie Boże, ja Cię bardzo proszę, że ja nic nie chcę, tylko ten człowiek ma 20 lat, żeby jemu, niech on idzie w życie. I to jest, ktoś może powiedzieć, że to jest bzdura, może to ktoś powiedzieć, że to jest bzdura, ale ja w tym momencie usłyszałem w głowie, w sobie, usłyszałem, wszystko będzie dobrze. I ja za tym poszedłem. Poszedłem do mojej żony, mówię, słuchaj, wszystko będzie dobrze. I z tą myślą żyliśmy każdego następnego dnia. Braliśmy jakieś tabletki na uspokojenie, bo nie byliśmy w stanie. Potem przestałem brać te tabletki, bo stwierdziłem, że nie jestem sobą. To są jakieś bezsenne noce, jakaś jest taka beznadziejność. Strach, który nie mija, który cię ciągle trzyma. To jest tak jakby przez 8 dni nie śpisz, masz zaciśnięte gardło, ale cały czas masz tą myśl, że wszystko będzie dobrze, nie? No i ja mam tylko to sobie przypominam. I potem ten najcudowniejszy na świecie moment, kiedy jestem gdzieś w Śródmieściu u pana Marcina, który mi pomagał, to jest lekarz z Łodzi, który pomagał mi, ja już byłem u niego, rozmawiałem z nim na temat tego, co ja mogę jeszcze więcej zrobić. Kiedy rozmawialiśmy, zadzwonił telefon i wyświetla mi się ten właśnie OIOM. Patrzę na niego i mówię, boję się odebrać. Mhm. A on mówi, odbieraj. Ja mówię, boję się. I odbieram ten telefon. I oni mają takie procedury, ci lekarze, że zawsze kiedyś, jak grałem występ i w przerwie zadzwonił do mnie telefon, zrobię taką dygresję i dzień dobry, czy pan Robert Motyka? Tak, dzwonię ze szpitala w Żarach, bo mamy pana numer. Jestem w przerwie przed występem, za chwilę wchodzę, bo chcieliśmy powiedzieć, że pani Cecylia Drozdek, babcia, właśnie umarła. Twoja babcia. Moja. A ja jestem na występie kabaretowym, w przerwie między skeczami. Idziesz rozśmieszać ludzi. No i to jest taki moment, kiedy po prostu, jak jest dziurawa tętnica, to ją podwiązujesz i nie leci ci krew, więc ja sobie podwiązałem i zagrałem ten występ, po czym pojechałem do szpitala, bo to graliśmy we Wrocławiu, pojechałem do Żar. Ale jak odebrałem ten telefon u pana Marcina, dzień dobry, dzwonimy ze szpitala, czy pan Robert Motyka? Więc ja mówię, co on mi dalej powie? I to jest takie zawieszenie, które trwa w nieskończoność. On mówi, chcieliśmy powiedzieć, że pana syn Wiktor właśnie się obudził. Wiesz, to jest coś takiego, że jesteś... lawina cię zawinęła. Jesteś 2 metry pod śniegiem
i tracisz przytomność, nie masz jak oddychać i nagle ktoś przebija się przez ten śnieg, wyciąga ci, tam jest słońce. To było coś niebywałego, nie? I teraz mógłbym do końca życia chodzić i żyć z tą myślą, że jemu się złego coś stało. A chcę powiedzieć, że właśnie to, co się mu stało, rozmawiałem z nim o tym, jest rzeczą dla nas jakby jakimś darem, że my staliśmy się lepsi jako ojciec i syn, lepsi jako rodzina. My jesteśmy ze sobą blisko, a nie byliśmy, no bo ja byłem ciągle w pracy, bo byłem zajęty. Ja nagle po tym wszystkim zauważyłem, że on jest najważniejszy, że on się liczy, że ja muszę się nauczyć go słuchać, bo on do mnie mówi. Ja słyszę, ale nie słucham. Wiesz, o co chodzi? Że on do mnie mówi, a ja jestem myślami, tak, ale ja za 2 dni mam taką realizację telewizyjną, ja muszę jeszcze teksty, scenariusz. Tak, synu, wiesz, nie ma tego. Jest teraz inaczej. On do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, może byśmy tu taką burgerownię otworzyli, może byśmy poszli. I my sobie siedzimy godzinę i sobie gadamy. Ja patrzę na niego i mówię, to jest mój syn. Odzyskałeś syna, ale odzyskał ojca. Co więcej, on był strasznie pokieraszowany po tym wypadku. Oni go złożyli i on normalnie chodzi. Nie ma, ma jakieś blizny, ale chodzi. I on całe życie mówi, te twoje bieganie, te maratony, w ogóle to jest taka nuda. Dzwoni do mnie, słuchaj, może byśmy zaczęli biegać, bo tak myślałem, że, więc, ale nie mam butów. No mówię, to ja mam buty, biegłem w Nowym Jorku, mam takie, dostałem takie fajne, kolekcjonerskie z napisem Nowy Jork, w ogóle na podeszwie jest cała trasa, to ci je dam, spoko. I teraz wyobraź sobie, że my biegamy, ja z nim biegnę, ja to cały czas pamiętam. Jesteśmy w Królikarni, robimy sobie kółeczko, w Warszawie biegniemy w parku, ja mówię, ja biegnę z tym facetem. Wiesz, ja teraz to bardzo czuję. Dogłębnie, że ja mam tego syna i jak on jest dla mnie ważny. Gdyby nie ten wypadek, pewno wiedziałbym, że mam syna, że on jest wspaniały, ale to by były takie frazesy, które mówi wiele osób. Jestem świetnym ojcem, mam wspaniałe dzieci, świetnie nam się układa, ale co za tym idzie? No wiesz, teraz kiedy to mówię, to widzę, jestem świadomy swoich, tak, absolutnie, jestem świadom wszystkich swoich błędów. Były, popełniałem, byłem, człowiek jest od tego, żeby popełniać błędy i je naprawiać. Każda porażka jest po to, żeby się nauczyć, każdy upadek jest po to, żeby wstać, iść dalej z dodatkowym bagażem, który właśnie wynosisz. I to uświadomiło mi, że oczywiście, kiedy mówię o tym Wiktorze, chce mi się płakać, bo przypomina mi się ten moment, ta sytuacja najstraszniejsza, ale z drugiej strony, jak się cieszę w środku, jak się uśmiecham, też mogę ryczeć z radości, że go mam. Co więcej, on na przykład, to są cuda. Cześć tata, co w czwartek robisz? Ja mówię, no przecież nic, bym na grilla przyjechał. I nagle, kiedy my wcześniej w ogóle nie jadaliśmy wspólnie przy stole, bo on brał posiłek, jak mieszkał jeszcze z nami, a jest, i gdzieś tam szedł, nagle on przyjeżdża na grilla, siadamy, siedzimy 3 godziny i sobie rozmawiamy. Rozmawiamy w taki sposób, że to nie ja jestem tą osobą, która, słuchaj, bo właśnie, bo przecież mam mnóstwo historii, śmiesznych anegdot, kogo ja nie poznałem, graliśmy, teraz poznałem Dawida Podsiadło, Kamila Bydnarka, graliśmy, nie, co tam u ciebie, podziel się swoją historią, on mnie pyta o moje rzeczy, więc to jest, myślę, piękna lekcja, to jest jakaś lekcja, piękna. To jest jakaś lekcja, którą ja chcę odrabiać. Nie chcę mijać tego na zasadzie, udało się i lećmy dalej. Nie. Oczywiście idziemy dalej w życie, ale już idę inny. A czy ty rozpoznajesz to, przed czym uciekałeś wcześniej? Bo też mówiłeś o tym pracoholizmie. Pracoholizm zawsze jest w jakimś sensie uciekaniem od czegoś. Czy ty jakby siebie w tym wszystkim rozumiesz lepiej też? Oprócz tego, że stałeś się lepszym ojcem, że widzisz swojego syna, że wy jako rodzina jesteście mocniejsi po tym kryzysie, to ty, czy ty sam w sobie też rozpoznajesz to, co zostało naruszone, zmienione? Kim ty jesteś? Ja się po tych... Bo ja miałem taką kumulację rzeczy bardzo tragicznych. A to tata, a to mój syn. Wcześniej jeszcze była... Rozpad kabaretu. Tak. W międzyczasie pojawiła się później ta pandemia, która paradoksalnie trochę mnie wyhamowała i uratowała. Natomiast te wszystkie lekcje spowodowały, że ja stałem się bardziej świadomy, kim ja jestem.
Nauczyłem się, nie nauczyłem się, jestem w trakcie, ja się uczę tego. To nie jest tak, że już umiem wszystko i poradzę sobie w każdej sytuacji. Nie, oczywiście, że nie. Zawsze jak jest trudno, na pewno takich sytuacji najgorszych, trudnych spotka mnie w życiu jeszcze mnóstwo, ale już jakiś, mam jakiś oręż, jestem już starczą, wiem jak do tego podchodzić. Jestem trochę mądrzejszy, pewno jeszcze głupi w wielu tematach i naiwny. Oczywiście, że tak. Ale co się stało? Nauczyłem, przede wszystkim powiedziałem sobie, że muszę sobie wybaczać pewne rzeczy, błędy. Muszę się lubić. Ja się bardzo nie lubiłem za wiele rzeczy. Nie potrafiłem sobie, nie myślałem o sobie dobrze. W ogóle kompletnie. Potem się zastanawiam, a dlaczego? Przecież ja jestem, na litość boską, przecież jestem fajny koleś. Ja spełniam w życiu swoje marzenia. Z tego się składa moje życie. Mam jakiś cel, jakiś plan. Zazwyczaj jest to moje jakieś marzenie artystyczne, że chciałbym to robić z kimś. Chciałbym kogoś poznać. Dążę do tego. Mam jakiś plan. No, noszę sobie takie zeszyciki. Zapisuję sobie to, bo uważam, że jak się coś zapisze długopisem, to ma jakąś wartość jakąś większą. Więc tych zeszycików mam całe mnóstwo. I sobie to jeszcze muszę zrobić. To fajne, fajne. No. I nie udaje mi się. Bardzo często mi się nie udaje. Nakręcę się, że coś mi się uda, nie uda mi się. Myślę, kiedyś chciałem być to przez to, że z domu. Tak, no bo to jest ta genera, że tata mnie nie chwalił. Raczej nigdy. Zawsze po prostu polegało to na tym, że muszę coś wykonać. Jak już wykonałem, to po prostu był koniec. Nie? Na zasadzie świetnie to zrobiłeś. Gratuluję ci, super. O, nawet tutaj coś, twoja inwencja. Nie było tego. A mama? Mama to była taka dusza artystyczna. Mama, która odeszła 18 lat temu, była takim człowiekiem, ja zawsze to powtarzam, bo to widzę, że ona była takim światłem. Ona, kiedy wchodziła do domu, do jakiegoś pomieszczenia, obojętnie, to po prostu robiło się jaśniej. Ona miała bardzo szeroki, fajny uśmiech i opowiadała dużo historii. Chyba mam to po niej. Czy była dostępna dla ciebie? Bo czasem mamy takie mamy, które są światłem dla świata, ale nie są światłem dla nas. Była dostępna. Dla ciebie, dla swojego syna. Tak, tłumaczyła mi wiele rzeczy. Nawet jak już byłem takim 15-16-letnim facetem, jeszcze niepełnoletnim, kochała brać mnie na kolana i ja mówię, mamo, przestań, dobra, no już siadałem na te kolana i ona mi tłumaczyła jakieś tam trudne sytuacje w życiu albo jakieś takie czułeś zakręty. Czułeś się kochany, uwielbiany, bezwarunkowo? Od mamy miałem, tak. Tak jakby... To też nie chciałbym powiedzieć, że od mamy tak, to znaczy, że od taty nie. W inny sposób. To jest taka złożona sytuacja, no bo tak naprawdę już wiem i pewno wiele osób wie, że wszystko, co mamy, w większości, mówię o emocje i o to, co mamy w głowie i jak to jest poukładane, i o emocje, relacje potem z innymi ludźmi, wynosimy to z domu. Dużo wynosi. To jest tak, że oczywiście jak potem jestem już w szkole średniej i spotykam kolegów, czy w podstawowej, oni mają na mnie jakiś wpływ, ale moje zachowanie względem tego, co oni mi proponują, to jest wypadkowa tego, co wynoszę z domu. Wiesz, dlaczego o to pytam? Bo słyszę ciebie i słyszę tę przypadkowość tych sukcesów, o których mówisz, których nie przypisywałeś sobie. Tą drogę do lubienia siebie, jeszcze jestem ciekawa, gdzie jesteś w tej drodze. Ten zawód, który uprawiasz, o którym zawsze myślę, o Robinie Williamsie, przepraszam, ale o najsmutniejszym rozświeżaczu świata i o tym, że ten zawód, który masz, którym ja też mam po części, bo jesteśmy dla ludzi, ale my jesteśmy od tego, żeby zabawiać innych i żeby w ramach tego, jakby w rezultacie otrzymywać od nich oklaski. Bardzo często w środku tego wszystkiego tkwią ludzie, którzy siebie nie lubią, którzy są bardzo zależni od tego właśnie poklasku, którzy rozśmieszają, ale tak naprawdę w środku są bardzo smutni i strasznie potrzebują. I też tak słyszę, tak pytam się ciebie właśnie bardziej o to, jakby czego tam zabrakło, co spowodowało, że idziesz w tej drodze do siebie i pracujesz nad tym, żeby siebie polubić. Tak jak każdy z nas, ja też. Zawód mam fajny, ale i niefajny. Może zacznę od tego. Zawód jest fajny, ponieważ zawsze marzyłem o tym, żeby robić coś z ludźmi, dla ludzi. To, że robię kabaret od 20 lat, to jest w ogóle wspaniałe, ponieważ jak wychodzę na spektakl w Małym Domu Kultury, gdzie jest 400 osób, to pierwsze rzędy są tak, jak teraz ty siedzisz. I jak opowiadam jakąś historię, to patrzę w oczy. Nie robię tak, tylko tak. I to jest cudowne.
Gram 2 godziny, jestem na scenie sobą, mówię rzeczy, które sobie sam wymyśliłem, potem napisałem, ubieram je w słowa, reaguję na to, jak reaguje publiczność, więc to jest żywa materia, więc zawsze jest to coś innego i to jest super. I biorę z tego jak najwięcej. Duże wyzwanie w ogóle jest. Bardzo, bo... Też jesteś zależny od, wiesz, od nastroju publiczności, od swojego nastroju, z jakim ty przychodzisz generalnie, od wielu mikroelementów, które składają się na ten jeden wielki spektakl, który ma zadowolić innych. Tak, ale rozpoczynając tą drogę, niestety rozpoczynałem ją od punktu, że jestem bardzo oceniany, komentowane jest to i... Jak wyglądam, jakie mam włosy, jak mówię. Czy jesteś śmieszny, czy jestem śmieszny, czy mądry, czy głupi. Generalnie wszystko. I to powoduje, że się człowiek zamyka i zaczyna szarpać i walczyć. I to jest wtedy siłowe. I miałem tak. Nie potrafiłem się uśmiechać na scenie. Moja żona Monika powiedziała do mnie, nie wiem, po 8 latach na scenie, dlaczego ty się nie uśmiechasz? A ja nagle mówię, ty, no ja się nie uśmiecham. Uśmiecha się do tych ludzi. I pamiętam, graliśmy w Teatrze Roma występ. I ja wychodzę i mówię, dobry wieczór. Jak się państwo mają? I to spowodowało, że oczywiście to był jakiś proces, że ja w tym momencie, w którym jestem, u mnie nie ma siłowych rozwiązań. To jest w ogóle cudowne. Ja wychodzę na występ, ja się cieszę przede wszystkim. Wiem, że żyjemy w świecie social mediów, które potrafią zrobić dużo dobrego, ale i dużo złego. Więc bardzo jeszcze niedawno przejmowałem się komentarzami, które były mi nieprzychylne albo... Te wulgarne zawsze usuwam, jak ktoś na przykład operuje wulgarnym językiem, to jest taka fantastyczna funkcja, zablokuj i usuń. Ja od razu to robię, nawet się nie wczytuję, nie odpowiadam. Jeżeli ktoś napisze, przepraszam, byłem na występie, zabrakło mi tego, tam nie było jakiejś energii, to jest merytoryczna uwaga, wtedy ja odpisuję, bardzo przepraszam, mam nadzieję, że następnym razem, zgodnie ze swoim sumieniem, będzie lepiej, postaram się to poprawić. To jest git. Natomiast... A jeśli nie jesteś zgodny z opinią tej osoby? Rozmawiam, nie atakuję, no bo rozumiem, jeżeli ktoś... był na występie i udziela mi jakiejś uwagi, no to mogę z nim rozmawiać. Jeżeli ktoś po prostu wchodzi na, załóżmy, Instagram czy Facebook po to tylko, żeby mi dokopać, no to mnie to nie obchodzi. To blok. Jakby nawet nie, no po prostu tego nie zajmuję się tym. Koleżanka znajoma, która kiedyś właśnie przechodziła taki etap, ona mówi, ale stary, to zrób może tak, to jest fajna metoda. Ja ją stosuję. Koncentruj się na tych pozytywnych komentarzach i odpowiadaj, rozmawiaj z tymi ludźmi, a te po prostu zapominaj. Niestety umysł jest tak skonstruowany, że jak masz 100 pozytywnych, a 4 albo 2 są takie negatywne, to ty mówisz, Jezus Maria, muszę sprawdzić, kto to napisał. A, jakiś ten. Twój umysł jest tak skonstruowany. Tak, nie umysł. Mój jest tak, był. Teraz... A dlaczego? Nie wiem. Nie potrafię... Właśnie o to pytam. Czego zabrakło? Czy to rozpoznajesz, bo możesz tego nie wiedzieć? Może byłem, wiesz co, gdybym miał tak odpowiedzieć na gorąco, bo rzeczywiście to dosyć trudne pytanie i takie nawet bardzo intymne, bo muszę się do pewnych rzeczy przyznać. Może wynikać to z tego, że nie byłem zbyt często chwalony. Mhm. Jak byłem dzieciakiem, jak zrobiłem coś fajnego, nie byłem za to pochwalony. Ja też. Nikt mnie nie docenił, nie powiedział. Wszystkie rzeczy, wszystkie moje jakieś takie wyzwania, które podejmowałem, będąc w szkole podstawowej, robiłem po to, żeby pokazać mojemu tacie, że jestem w stanie to zrobić i że jestem w stanie być najlepszy. Miałem wbite w głowę, że zawsze muszę być najlepszy. To jest niedobre. No bo to, jeżeli idę z tym życie, że muszę być najlepszy, to znaczy, że ja muszę się z kimś ścigać. A to wymaga ode mnie, że ja muszę ciągle gdzieś biec. Ale ja nie chcę się ścigać. Ja nie chcę biegać. Ja chcę żyć po swojemu. Ja chcę żyć, chcę mieć więcej spokoju. Chcę spokojnie oddychać. Wiesz, bez tej ciągłej adrenaliny, która powoduje, musisz więcej, musisz za krótko, za mało. Ludzie często do mnie piszą na Instagramie, panie Robercie, a ile trwa pana doba? Bo ja, pan wczoraj robił to, a teraz jest pan jeszcze na koncercie. Ja mówię, no właśnie, a o 4:30 wstaję, bo ja idę do radia, nie? Bo to jest jakaś taka pogoń. Jak sobie tak wrócę do czasów dzieciństwa, to tak. Chciałem najszybciej biegać w klasie, ponieważ chciałem pokazać ojcu, że potrafię. Tak. Nauczyłem się pływać tylko dlatego, żeby pokazać ojcu, że jestem w stanie cały basen przepłynąć.
To prawda. I można by tak mnożyć te rzeczy. Niesamowicie ważna osoba ten twój tata. Niesamowite jest to, że potem zrobiłeś z nim program w ogóle, w którym wiesz... Który był najtrudniejszym projektem w moim życiu. Tak. I myślę, że to spowodowało taki bałagan w mojej głowie, że ja przez to, że nie byłem chwalony, ciągle dążyłem do czego, nie byłem zadowolony, nie byłem, ja to źle zrobiłem, ja tego nie umiem. Byłeś swoim największym krytykiem. I mówiłem sobie głośno rzeczy, które są, nie wolno takich rzeczy mówić, na przykład nie umiem tego zrobić, a najgorszą rzeczą, którą możemy sobie powiedzieć, ja się do tego nie nadaję. Co to jest za bzdura? To w ogóle jest jakieś, ale dlaczego? Czy to się zmieniło teraz? Gdzie jesteś w tej drodze właśnie? Teraz jakby powróciłem do tego, co mi kiedyś mama mówiła, bo absolutnie odkopałem w sobie taką myśl, którą ona mi przekazała. Ona mi mówiła, synu, nie ma w życiu rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko do tego dążyć. Mhm. Oczywiście nie polecę na Marsa, prawda? Nie mówimy o takich, ale jestem teraz na etapie... Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mhm. Nawet jadąc tutaj na tę rozmowę, myślałem sobie, w jakim punkcie się znajduję i o czym będziemy rozmawiać, bo też nie wiedziałem. I wszystko jest dobrze. I to jest tak, że oczywiście mam wiele rzeczy do przerobienia. Przerabiam je. Łapię się często jeszcze na jakimś takim kryzysie, że czegoś mogę nie zrobić, bo tego nie umiem. Przeczytałem taką książkę Ofry Winfrey, to, co wiem na pewno. Co wiem na pewno. I ona napisała o takiej fajnej rzeczy, że kiedyś miała w swoim programie Tina Turner i mogła zatańczyć z nią jakiś układ taneczny w jej programie, ale strasznie się tego bała. I przez cały czas myślała, że ona nie da rady. I że jak doszło do tego momentu, kiedy wystartowały kamery i ona zaczęła tańczyć, to tuż przed wejściem pomyślała sobie, nie mogę się bać, bo ten moment wspaniały, który jest, który czeka na mnie, za chwilę minie i zostanie tylko ten strach. I wyrzuciła ten strach i zatańczyła, zrobiła to po prostu spontanicznie, fajnie, zgodnie z tym, ze swoją radością, chęcią, wiesz, miłością, z tym wszystkim, co mamy dobrego. I ja teraz podchodzę do najtrudniejszych na świecie projektów, które wydają. One wcale nie są najtrudniejsze, ale tak, wiesz, no, robię coś pierwszy raz, wychodzę na scenę, jest 5000 ludzi, to jest realizacja telewizyjna na żywo, ja się nie mogę pomylić, ja muszę pilnować tego czasu, mam tutaj reżysera, który mi mówi, wiesz, o czym mówię, prawda? Kończy się czas, on mówi, nie, jeszcze musisz 2 minuty mówić, ale ja już wszystko powiedziałem, więc mówię, ale mówię, to już nie wychodzę na scenę z myślą, że może mi się coś nie udać i nie wychodzę z myślą, że się tego boję, tylko wychodzę z myślą, jakie to jest fajne, wspaniałe, że ja mogę to robić. Że ja mogę to robić. Nie się w tym sprawdzać, tylko że ja mogę to zrobić. A wiesz, co sobie myślę? Chcesz wiedzieć? Myślę sobie, że to jest super, co powiedziałeś. I że to jest na pewno w tej drodze osiągnięcie to, że nie ma niemożliwości, czy jakby wychodzisz z takim nastawieniem. Ale myślę, że twoje zadanie, tak jak słucham tego, to jest to, żeby siebie wreszcie tak szczerze do cholery pochwalić. I że lekcji, której nie wykonałeś, tak to słyszę, to jest to, że... Bo ty już nic nie musisz zrobić. Już mógłbyś dzisiaj odejść i nic nie zrobić. I dokonałeś wspaniałych rzeczy. Zrobiłeś jeden z najlepszych kabaretów w Polsce. Zrobiłeś jeden z najfajniejszych programów, jakie widziałeś. Jesteś jedną z najfajniejszych osobowości telewizyjnych, jakkolwiek to nazwiemy. Przeżyłeś bardzo trudne rzeczy, przetrwałeś, zwyciężyłeś, masz piękną rodzinę, 30 lat masz żonę, masz rodzinę. Jesteś świetnym człowiekiem i ty musisz się tylko po prostu totalnie pochwalić, rozumiesz? Cała reszta jest tylko ekstra dodatkiem. Ja uczę się... Rozumiesz, co do ciebie mówię? Tak, ja się uczę tego... Że ty musisz z tego wyciągnąć siłę. Uczę się tego, żeby mówić do siebie dobrze. To nie jest takie proste. W moim przypadku to jest trudne. Tak słyszę. Tak. I ciągle czuję, że mam zaciągnięty hamulec, ale... Ale wiesz, że hamulec jest tu, bo jakby wszystkie okoliczności są... Tak. Wszystko masz. Cała sytuacja... Przyjmuję do wiadomości to, że rzeczywistość jest inna, a inna sytuacja rozgrywa się w mojej głowie. Jakaś wojna, samuraje kontra ktoś tam, oni cały czas o coś tam walczą. Natomiast ja się cieszę, że mogę się uczyć. To znaczy, że rozumiem, że tak jest.
Że to nie jest takie bezmyślne, że ja już to zaakceptowałem, tylko wiem. Oczywiście mam trudne sytuacje, w których naprawdę siadam i mówię, no przepraszam, mówię tak, no mówię tak. Na przykład mówię do mojej żony, słuchaj, ratuj się, pakuj się, wyjedź, jestem beznadziejny. Nie umiem, nie? I wtedy ona mówi, wariacie, co ty w ogóle gadasz, nie? A tak mam. To są takie doliny, ale też wiem, że właśnie to jest też normalne. No, taki mam zawód, trochę trudny. Jestem pokieraszowany. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle jest super. W ogóle wyszedłem z super domu, wszystko było idealne. Właśnie nie było idealne. Właśnie nie było, nic nie było idealne. Wszystko było zepsute. Ale to jest też świetne. Bo dzięki temu jesteś takim świetnym człowiekiem, że to było zepsute. I takim świetnym artystą. Wiesz, wychowywały mnie w dużej mierze wychowywały mnie kobiety. Babcia, mama. To właśnie dlatego takim trudnym momentem była sytuacja, kiedy nagrywaliśmy z ojcem serial. Kiedy ja musiałem być z nim sam na sam przez miesiąc, od rana do wieczora. Kiedy musieliśmy mówić o czymś więcej niż tylko o tym, że jest ładna pogoda. No piękne liście, no to właśnie co jadłeś na kolację. Bo to każdy potrafi, tylko że trzeba było rozmawiać o rzeczach ważnych. A jak rozmawiać o rzeczach ważnych, kiedy wcześniej w ogóle o tym nie rozmawialiśmy? Absolutnie nie było tych tematów. Począwszy od urodzenia, przez... A co to znaczy żyć? Tata, co to znaczy żyć? Porozmawiajmy. A czy ja umrę naprawdę? W ogóle myśmy tego nie... Nie było tego. Wiesz, jakby... Ja się bardzo cieszę, że ja mogłem to z ojcem zrobić. Udało nam się dużo rzeczy naprostować, ale wielu nie. Ale dzięki temu programowi jest szansa, że gdzieś trochę je naprostujemy. Ale to też mi pokazało, że to, że byłem taki niedoskonały w moim przekonaniu i że często siebie nie lubiłem albo nie potrafiłem czegoś zrobić i nie, to jest nie do wybaczenia, że ja tego nie potrafię, także zrozumiałem, że to nie jest wszystko moja wina, że ja to gdzieś dostałem, że ja to muszę przerobić. I ja to przerabiam, te wszystkie złe rzeczy takie. Ja jestem takim kolesiem, który bardzo często płacze. No płaczę. Oglądam serial i jest nie, że tam, wiesz, Titanic, ale naprawdę i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo może są jakieś pewne emocje są nieprzerobione, bo 50-letni facet, który ogląda serial i to jest, wiesz... Dobre. Natomiast myślę sobie, że obracam to wszystko, te wszystkie ciemne rzeczy, które mnie spotkały, te takie niefajne teraz w dobre. Ja je przerabiam, przysięgam. To nie, że mówię, że kocham ludzi. To jest w ogóle, wiesz, ja w to mówię to na głos, bo to odkryłem niedawno. Chyba zawsze kochałem, ale nie byłem odważny na tyle, żeby komuś robić, nie wiem, no, żeby ludzi przytulać. To są takie jakieś może banialuki, ale wiesz, jakie to jest przyjemne? Rozmawiać z ludźmi, że prowadzić tak rozmowę, żeby nie mówić o sobie, tylko rozmawiać, żeby to była jakaś relacja. Niestety jestem, nie mam tarczy przed ludźmi, a często ich spotykam, którzy są osoby toksyczne. Mają taką, nie umiem się przed tym obronić. Przegrywam, muszę uciekać. Często w życiu zawodowym spotykam takie osoby i wtedy jestem po prostu jak pięciolatek w przedszkolu, nie? Ale jestem niepoprawnym optymistą. Jak się ma coś nie udać, to mówię, ale dlaczego ma się nie udać? Ale spróbujmy, ale to się uda, ale poszukajmy. Nie znajdziemy, znajdziemy. A to się nie wyzdrowieje, wyzdrowieje. Słuchaj, wyzdrowieje. Przecież przypomniało mi się to, że najfajniejszą rzeczą, którą w sobie odkryłem, że mogę robić coś dla kogoś zupełnie bezinteresownie, to jest... a też i sobie pomagać, to jest to bieganie maratonów, bo ja te medale daję pacjentom onkologicznym. Czy ty wiesz, jakie to jest wspaniałe, że ja najpierw poznaję tę osobę, rozmawiamy i to jest, tak jak mówiłem już o tym wiele razy, ale to jest najpiękniejsze. Jak poznałem Żanetę, która miała 15 lat i ona była nieuleczalnie chora, bo miała nowotwór mózgu i lekarze powiedzieli, że to już nie możemy jej leczyć, ją trzeba już wypisać do domu. Potem poznałem mamę Żanety. Potem robiliśmy wszystko, żeby zorganizować jakiś występ, żeby zebrać pieniądze, żeby ona pojechała do Szwajcarii na jakąś rehabilitację. Po czym ta rehabilitacja trochę pomogła. Po czym ja powiedziałem do tej mamy, wie pani co, to może zrobimy tak. Może to jest głupie, ale ja w to bardzo wierzę, że ja przebiegnę maraton. Poleciałem do Nowego Jorku, przebiegłem maraton. Zawiozłem tej Żanecie ten medal,
I od tego się zaczęło to bieganie dla tych ludzi chorych beznadziejnie. I ja pobiegłem kilka razy. Ci wszyscy ludzie z tej, z tej choroby, oni żyją, są. Dalej, mamy relacje, w ogóle wiesz. Dobry jesteś, powiem ci, w zarządzaniu tym wszystkim, w zarządzaniu tą sceną, w ucieczkach od tematów różnych, ale jestem psychologiem i wrócę do tego, dawaj, że myślę sobie naprawdę z ekscytacją o drodze, która cię czeka, że jak siądę z tobą za jakiś czas tutaj, to poczuję też, jak bardzo siebie doceniłeś, jak bardzo siebie kochasz, bo myślę, że to jest coś, co jeszcze wymaga od ciebie odrobiny skupienia i ono wymaga od ciebie, wiesz co, nie robienia nic. Ty tylko masz siąść, popatrzeć na swoje życie i po prostu zobaczyć w tym pięknego człowieka, który przeszedł swoją drogę. Dlatego ostatnie zadanie, które mam dla ciebie, którego nie miałam tu dla nikogo, ale jest dla ciebie, to żebyś powiedział mi teraz trzy rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczny. Zanim powiem... Nie, powiesz teraz. Trzy rzeczy za... Robert, jestem sobie wdzięczny za... Trzy rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczny. Jedna. Jestem ci wdzięczna za to spotkanie bardzo. Nie umiem odpowiedzieć. Obiecuję ci, że odpowiesz. Za rok. Dobra?